Jak to Bethesda Lalo Wam się spodobało na początek? Od razu widać, że jest propaganda a la Falloutowa, czyli główny skarb Bethesdy. Natomiast no, zobaczymy, co powiedzą, bo tak naprawdę na razie, oprócz tego, że jest jednak klimat falloutowy, wiemy, że Fallout, że jest ta VR-ka, no ale ja czekam na więcej. Tam były wszystkie jakby marki Bethesdy, nie? Plus jeden fragment tego parku, całego rozrywki zakryty. Czyli coś nowego pokażą kompletnie i może to jest właśnie to, o czym mówiłeś, nie? Czyli zbroja dla konia. I widzaki wypadają, co zbroja dla konia do Skyrim, oficjalna, bez modów. DLC ta 20 euro. Znaczy, ja jestem pretty excited tymi właśnie grami VR-kowymi, bo to jest taka, tak jak Łosi powiedział, to jest typowa gra, która jest zrobiona w VR-ze i wygląda na zrobioną dobrze w VR-ze, a nie jakieś tam specjalnie robione pod VR, jakieś loty ptakiem, czy jakieś takie rzeczy. Właśnie, nie? To są gry, które mają już naprawdę duży świat, bardzo fajną mechanikę i to są takie, można powiedzieć, gry, które już jakby kompletne były przed VR-em, a te produkty, które oglądaliśmy do tej pory dedykowane, to zazwyczaj były tematy bardzo mocno uproszczone, które no, wyglądały topornie. No i jeśli Bethesda zdecydowała, czyli duża korporacja nastawiona jednak na zysk, zdecydowała się na pójście w tym kierunku, no to może się okazać, że już naprawdę są pewne możliwości tego obecnego sprzętu VR i adaptacji tych tematów. Skoro w gościach panowie coś tutaj nie za bardzo. Ja dobrze zrozumiałem, że za kredyty, jak jest, będzie można moda ściągnąć? Znaczy, ja nie wiem, czy przypominacie sobie, przecież podobny temat był już przerabiany na Steam Workshopie i to nie wypaliło, więc ja nie wiem, czy Bethesda albo ma jakiś nowy pomysł na to, albo ktoś może nie odrobił lekcji. Ja oczekuję poważnej kubko burzy. No. Czyli najpierw od karcianki zaczęli tutaj. Najpierw zaczęli od modów za pieniążki chyba. Uf, ale to już to było chyba... Tak chwilę weszliśmy po modę. Tak jest, zeszli, dosłownie zdążyli sekundkę. Bungowi się ewidentnie to nie podobało. No to jest trochę dziwne, że nagle są pieniądze za coś, co tak naprawdę już od ilu, 10 lat w sumie, pobieramy z Znaczy, strony. Jeśli dobrze zrozumieliśmy to, co no, zostało tam pokazane. O co chodzi z kredytami, ale jaki inny to za punkty w grze będziesz mody ściągał? Ja myślę, że to nie są punkty, że możesz sobie odblokować. Myślę, że do tego dojdziemy, albo oni dojdą i wytłumaczą. Przydałoby się, żebyśmy wiedzieli, o co biega. Ale tak? Nie, bo były wnioski tam na Steam Workshopie, chyba też były. Przez pewien momencik jakieś płatne tematy, to zostało bardzo źle przyjęte przez społeczność i wcale się nie dziwię, no i w tym momencie wspieramy community, no i macie od nas płatne mody, wiesz, no wszystko fajnie, ale chyba nie do końca o to chodzi. No Dishonored jest, znaczy pytanie, jaka będzie, ile będzie godzin gameplayu w tym DLC, jaka będzie kwota, to wszystko jest do zmierzenia, natomiast no, patrząc na komercyjne podejście na razie, no to nie spodziewałbym się rewelacji. Nie, ciekawi mnie ten nowy Wolfenstein, zobaczymy, ten alternatywny świat jest bardzo fajnie wykreowany, no i przede wszystkim czekam na aranżację utworów, tak jak wiesz, były te przeróbki Beatlesów, właśnie na niemiecką modłę. Czekam na ścieżkę dźwiękową. Było zarąbiste, no. Rewelacja to była. Ma szansę taki Quake zaistnieć nagle na e-sportowej arenie? Zobaczymy, jak to się spodoba graczom e-sportowym, jakoś community będzie rosło, no na pewno coś tam się będzie działo, ale... Cholera. Bez przekonania. Wracamy po dłuższej przerwie. Jak Wam się podobał nowy kolos Wolfensteina? Tak mi się podobał jak stary. Powiem ci, że generalnie zabijanie nazistów nigdy nie wychodzi z mody. Tak, spoko. Pod warunkiem, że jest zrobione tak dobrze jak do tej pory. Więc no tutaj zobaczyliśmy fajny trailer. Bethesda naprawdę robi rewelacyjne trailery. Muzyka super. Gameplay wyglądał bardzo podobnie od strony graficznej do poprzednich części. Więc nie spodziewam się tutaj nic nowego. Może poza, wiesz, wprowadzeniem jakichś tam drobnych zmian. O, mamy. Nie, thank you. No proszę bardzo. See you next time. To była konferencja Bethesdy. Ale zaraz. Nie no, nie, chyba jeszcze coś puszczą. Chyba jeszcze coś puszczą. Że co, Bethesda E3 nara? I to już jakby jest po konferencji? Dziękujemy bardzo Bethesdzie wow. za to. Znaczy, no, to... Naprawdę? Wow. Tak jest. Naprawdę wyłączyli? Tak jest, wygląda na to. Ja wam powiem, że... Ja jestem tak rozczarowany, Może nie, że nic nie pokazali, ale ja jestem rozczarowany bardzo, bo to jest, słuchajcie... Bigos odgrzany też może być dobry, ale ja spodziewałem się, kurczę, że tam będzie sporo kiełbasy. W 1994 roku był początek, pierwszy turniej Quake'a, tak i w ogóle, i jakoś
Halo, po drodze jeszcze było bardzo dużo od rzeczy tak i jest. Quake już z e-sportu to gdzieś tam poleciał w kosmos. I trzeba zbudować całkiem nowe community. To będzie bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo PR-owych tematów i nie wiadomo przede wszystkim, czy to chwyci, nie? Tak gra, gra po pierwsze dla nowego pokolenia nie wygląda atrakcyjnie. No, no umówmy się, nie? Okej, okay, zgadzam się do tego, że niespecjalnie tutaj powaliło nas na kolana, ale po jednym plusiku, panowie. Co fajnego, żeście zobaczyli? Co ewentualnie was tutaj wam się podobało? Tak nie spuszczaj, Łosiu, głowy na kwintę, no nie było, nie było Starfielda. Ja utrzymuję, powiem od siebie, ja utrzymuję, że najbardziej co mi się podobało to muzyka w Evil Within, w Wolfensteinie i w Dishonored. Okej, okay, Bungo? Fajny był ten Gekon. Okej, okay, i klarnet, klarnetista był też zrąbista. Okay. Łosiu. Fajny klimat konferencji, wiesz, ta propaganda a la Fallout, fajnie to wiesz, też tutaj to a też było super. Wszyscy jeśli mam rzeczywiście zwrócić uwagę na plusy już tak bez żadnych uprzedzeń, no to jeśli ten Wolfenstein będzie fajnie zrobiony, to będzie fajna gierka. Tylko że ja, tak jak mówię, oczekiwałem jakichś niespodzianek. Bo to, że to będzie, to już było wiadomo. Zapowiedzieli dwie gry, które wiedzieliśmy o tym, że będą przed konferencją. No. Więc jeśli... ale spoko, skoro się skupiłaby na tych, nowa ścieżka dźwiękowa, nowe numery, przerobione no, bitewce. Wiesz, tam ten Drunken Wheeler to już, wiesz, od... Ten, do tego Dishonored, który jest no, DLC do fajnej gierki, jeśli będzie trzymał poziom, przecież no, historia zna takie DLC-ki, które były naprawdę fajnie zrobione. Ja mam nadzieję, że ten będzie właśnie taki, że też będzie w przystępnej cenie. No i potem się obudziłem.